Witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek wideo prezentacji peruk sklepu sagatia.pl. Drodzy Państwo, jak mierzyć głowę? Znajdziecie materiał na YouTube, na naszej stronie firmowej w części blogowej. Mierzymy obwód głowy po tej linii brzegowej, jak jest peruka założona, czyli nad karkiem, za uchem, nad czołem, za uchem, nad karkiem. Centymetrem krawieckim. Jeżeli mamy małą głowę, jest ona w okolicach 54, jeżeli mamy średnią w okolicach 56, większe 58, 60, to będzie duży obwód głowy. Peruki w naszym sklepie mają określone rozmiary i ja, mierząc perukę, będę podawała mniej więcej, jaki jest rozmiar. Zawsze mamy tolerancję plus minus, dlatego że peruki są elastyczne, dopasowują się, a nasze głowy też mają różne kształty, czasami część głowy jest wypukła bardziej bądź płaska, ja mówię tutaj o potylicy, o części ciemieniowej, także można sobie dopasować tą perukę, niekoniecznie akurat strzelając się w ten rozmiar, który ja podaję jako dokładny. Będę podawała widełki. Peruka, którą mam na sobie, jest to peruka Naomi. Jest to jeden z modeli Afroloku, który jest dostępny w naszym sklepie w różnych kolorach. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Włosy są bardzo miękkie, wyglądają naprawdę fajnie, realnie, przyjemne są w dotyku. Jest to typowy fason afroloków. Naomi ma przedziałek, który jest tkany, on jest na środku. Ja celowo przerzuciłam tą grzyweczkę na bok, tuszując ten przedziałek. Niekoniecznie się odnajduje, tak jak wiele osób, które mają pełniejszy kształt twarzy w przedziałku takim na środku, jeszcze z loczkami, natomiast w takim uczesaniu, gdzie grzywka jest zaczesana troszeczkę na bok, mamy lekki skos, który wyciąga optycznie twarz. Myślę, że jak najbardziej może odpowiadać większej ilości osób. Peruka Naomi, jak jest wykonana? Proszę bardzo, już pokazuję. To jest ten przedziałek, który jest tkany. Mamy grzebyczki, które stabilizują... Och, jeszcze one są schowane. Grzebyczki, które stabilizują perukę na głowie. Dwa po bokach, jeden jest z tyłu. Peruka jest oczywiście elastyczna, tu się dopasowuje kształtem do twarzy, do kształtu głowy. Góra jest nieelastyczna. Naomi będzie dobra na obwód głowy między 55 a 57. Czyli jak ktoś ma obwód 54, będzie musiał pomyśleć, jak zmniejszyć tą perukę, przyszczypnąć ją tutaj w kilku miejscach, głównie na tych gumeczkach, które są w pionie, i tak można zawalczyć jeszcze o ten centymetr dodatkowo. Jak ktoś ma większy obwód głowy, no ona do 58 się naciągnie, na większą głowę już raczej nie. Założycie, ale będziecie czuć dyskomfort. Peruka Naomi kosztuje 357,50. Nie jest wykonana z włosów termicznych, ale proszę zobaczyć, jaki to jest fajny, naprawdę delikatny i naturalnie wyglądający włos. Mamy jeszcze afroloki dłuższe, ale innym razem będziemy o nich opowiadać. Tamte nazywają się Kiara, natomiast te Naomi mamy je w kilku kolorach jeszcze w sklepie. 357,50. Kolejny model, który chciałabym pokazać dzisiaj, jest to peruka Beata. Totalnie inna, nie loki szerokie, które są bujne i to jest propozycja dla osób, które lubią podkręcone fryzury. Beata jest fryzurą gładką, ugrzecznioną, ale bardzo fajną i klasyczną. Kosztuje, w różnych cenach jest, w zależności od terminu dostawy. Tak konkretnie, którą pokazuję, jest to kolor 4x33, czyli mamy ciemny brąz połączony z kasztanem. Trochę mi tu światło przebija, mamy sztuczne z góry, ale i światła trochę naturalnego. Natomiast sama peruka ma kolor ciemny brąz z refleksami kasztanu. Peruka nie jest wykonana z włosów termicznych, natomiast na głowie wygląda w ten sposób. Jest przedziałek lateksowy po lewej stronie, grzywka, która jest skąpa, nie jest zbyt gęsta, pazurki, które bardzo fajnie modelują, jeżeli ktoś ma pełniejszą buzię, i długość taka dosyć wygodna, czyli proszę zobaczyć. Ona jest rozmiarem lekko luźna dla mnie, czyli dedykowana by była dla osób od 56 do 58 obwód głowy. I ta peruka wtedy leży długością, przykrywa praktycznie nam cały kark. Ale to nie są gęste włosy. Tą długość można próbować związać w kiteczkę, ale to nie będzie jakaś bujna kiteczka. Raczej te włoski nosimy
rozpuszczony. Przedziałek po lewej stronie, ale delikatnie, tu mam symetrię, także to jest dosłownie przesunięcie może centymetra, chyba nawet niecałych dwóch. I przy pełniejszej buzi te pazurki, które tutaj są, bardzo fajnie modelują owal twarzy. Grzywka, która jest w tej peruce, jest dedykowana raczej dla osób, które mają przynajmniej średnie czoło bądź wyższe. Nie dla osób z niskim czołem, dlatego że przytłoczy Was wtedy ta fryzura. Proszę zobaczyć, co się będzie działo, jeżeli fryzurę z grzywką przy niższym czole założycie. Taka się robi buzia bardzo płaska. Jeżeli czoło jest wyższe, trochę ją podniosłam nienaturalnie wręcz do góry, to ta peruka już znacznie zyskuje na swoim wyglądzie. To znaczy Państwo zyskujecie na wyglądzie tej peruki. Peruka Beata, kolor 4x33. Beata oczywiście jest dostępna też w innych kolorach. Ten kolor konkretnie kosztuje 137,50. To jest cena aktualna na dzisiaj. Ceny mogą się zmieniać z czasem. Ja podaję cenę na dzień dzisiejszy, jak jest kręcony materiał. Kolejna peruka podobna do Beaty, z tym, że odrobinkę tylko dłuższa i nie ma przedziałka lateksowego. Różni się tym od Beaty, że ma właśnie lekko uniesione włosy do góry. Fajna rudość, to są dwa odcienie rudości, 27AT, 27C. Model nazywa się Iwona i ta peruka kosztuje 168 zł. Fajne odcienie rudości, cena 168 zł. Już mówię, jaki rozmiar. Między 55 a 57, właściwie nie, drodzy Państwo, od 54 można ją zakładać. Dla mnie, ja mam obwód głowy 56,5, ona jest taka, bardzo taka w sam raz. Na 58 nie założycie tej peruki, 57 jest to górna granica, natomiast jeśli chodzi o 54, będzie to dosyć łatwe do pasowania, tam specjalnie nie za wiele trzeba będzie podszywać. 55-56 to jest idealny rozmiar. Cena 168 zł tej peruki, ona też zdaje się, z tego co pamiętam, jest chyba w dwóch cenach na obecną chwilę. Tak jak wspominałam, ceny zależą po prostu od terminu dostawy. Czym się różni od Beaty? Po tej samej stronie przedziałek. Ten przedziałek nie jest lateksowy, ale te włosy są lekko uniesione. Ta fryzura z kolei będzie odpowiednia dla osób, które mają niższe czoło, średnie albo niższe, dlatego że włos uniesiony podnosi nam owal twarzy tu w tym miejscu, gdzie są te włosy takie lekko podtapirowane i grzyweczka w Iwonie nie jest na prosto, tylko ona jest raczej tak wystylizowana, że zaczesuje się na prawą stronę. Ciężko ją będzie przeczesać z prawej na lewą, ale też się da to zrobić, bo czasami pytacie nas, czy tą perukę można przeczesać. Ona się może nie od razu ułoży ładnie, ale proszę zobaczyć, jeżeli nie ma lateksu i nie ma ewidentnie jakichś takich symetrii, które dedykują nam, że na którąś stronę musi być zaczesana ta konkretna peruka, to można ją przyzwyczaić, ten włos, i zaczesywać z prawej na lewą. Nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli będziemy woleli fryzurę na środku, taką bardziej symetryczną, też można to zrobić, tu mamy lekko uniesiony włos, jak najbardziej taką perukę można również w ten sposób ułożyć. Tak jak widzicie, syntetyki nie wymagają specjalnego modelowania, układania, tapirowania, zwykłe dłonie, jakaś szczotka, grzebień i można naprawdę bardzo szybko i łatwo ułożyć sobie taką fryzurę. Peruka Iwona, kod koloru, przypomnę, 27AT, 27C, cena 168 zł. Po inne kolory też zapraszam do sklepu Sagatia. Kolejnym modelem, który pokażę peruki, będzie Sandy. I uwaga, tu niespodzianka. Fajna peruka, mamy ją tylko i wyłącznie w bardzo jasnym blondzie. Natomiast jest to peruka na wyprzedaży. Wszystkie inne kolory już zostały sprzedane. Została niewielka ilość, ale jeszcze troszeczkę jest. Peruki Sandy w kolorze 613. Sandy kosztuje tylko 73,50 i tak jak wspomniałam, jest tylko i wyłącznie w tym bardzo jasnym blondzie. Mamy przedziałek lateksowy i już pokazuję, jak peruka wygląda. Peruka jest mała, dedykowana dla osób, które mają obwód głowy 53, 54, 55. Jak ktoś ma 56, założy ją, ale będzie tak troszeczkę już skąpawo. Proszę nie patrzeć na to, że tutaj jest jakiś połysk większy, przepraszam, niż zwykle. Ja mam bezpośrednio nad głową dzisiaj lampę. Natomiast te włosy wyglądają naprawdę całkiem naturalnie i
Obwód tej peruki jest dedykowany, tak jak wspominałam, dla osób, które mają mniejszą głowę, 53, 54 do 55. Na 56 dacie radę, ale to jest taka naprawdę już górna granica. Przy 57 będzie już dyskomfort. Tych peruk zostało bardzo niewiele. Włosy są naprawdę miękkie, fajne i przyjemne w dotyku. Nie ma ich dużo. Jeżeli ktoś nosi taki bardzo jasny blond, myślę, że jest to całkiem fajna alternatywa za pieniądze, które się wydają wręcz nierealne za dobrej jakości perukę. Peruka naprawdę nie ma żadnych wad. Jest na wyprzedaży. Dlaczego? Dlatego, że likwidujemy niektóre kolekcje po to, żeby zrobić miejsce na nowe peruki. Peruka Sandy, cena 73,50, kolor 613, czyli bardzo jasny blond. On ma taki lekko ciepły odcień. Kolejna peruka, którą pokażę dzisiaj, tym razem będzie dłuższa. Jest to peruka Eliza. W bardzo fajnym kolorze. 15T613, jest to jasny blond beżowy. Ma rozjaśnione końcówki i ponieważ ona jest cieniowana, praktycznie proszę zobaczyć odtąd, to te jaśniejsze końcówki już się przewijają od praktycznie 1/3 długości peruki. Celowo peruki nie rozczesałam, ona ma takie loki zebrane w całość. Po lekkim rozczesaniu zrobią się z niej delikatne fale takie podkręcone. Peruka Eliza jest dosyć lekką peruką, jest rzadka. Góra jest naprawdę bardzo miękka, przyjemnie się nosi ją, nie ma żadnych sztywnych elementów. Ta peruka kosztuje 137,50, cena naprawdę niska. Proszę mi wierzyć, gdyby teraz przychodziły te peruki w tych dostawach najnowszych, cena tej peruki sięgałaby z pewnością już powyżej 200 zł. Tymczasem mamy ją jeszcze w cenie 137,50. Włosy nie są termiczne, ale są naprawdę fajne, nie są szkliste. Przyjemnie po prostu i dotykać je, zakładać i nosić. Eliza 137,50, kod koloru 15T613. Jest oczywiście dostępna też w innych kolorach, natomiast tu akurat pokazuje kolor 15T613. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o rozmiar 55, 56 do 57, absolutnie już nie polecamy na 58, prędzej mogę polecić tą perukę dla osób o drobniejszej głowie na 54, dlatego że ja mając 56,5 mam ją tak bardzo, bardzo na styk. Więc jak ktoś ma głowę 54, wystarczy, że delikatnie gdzieś tam podszyje albo zostawi lekki luz i ona też powinna być dobra. Ta peruka Eliza jest dedykowana dla osób, które mają troszeczkę wyższe czoło, średnie bądź wyższe, chyba że skrócicie tą grzywkę, można. Proszę spojrzeć na jedną rzecz. Eliza nie ma przedziałka. Ona ma taką kropeczkę lateksową i włosy rozchodzą się symetrycznie praktycznie dookoła. Możemy z niej zrobić lekki przedziałek tutaj, natomiast ta grzywka jest ewidentnie raczej krótka. Nie taka po skosie, która będzie nam szła z jednej strony za ucho, tylko to jest krótka. Włosów jest niedużo z tyłu. To jest cała kiteczka. Tych włosów jest naprawdę niedużo, ale dzięki temu ta peruka wygląda dosyć naturalnie, bo rzadko kiedy ktoś ma tak bujne włosy, którymi może się poszczycić, prawda, pochwalić, że ma taką wielką obfitość, wielką objętość. Natomiast ta peruka po prostu wygląda dosyć naturalnie. Można z niej robić też jakieś różne upięcia, ale jedna rzecz, proszę zwrócić uwagę, że ona tu na górze jest gładka i taka gładka pozostanie. Nawet jeżeli będziecie robić upięcia, to nie da się tego wyżej podnieść, podtapirować, tylko ona będzie taka gładka. Ale sama peruka Eliza jest naprawdę bardzo fajnym modelem. Polecam nawet do noszenia na co dzień. Mamy wiele klientek, które lubią długie włosy i konkretnie ten model wiem, że wracają do niego, kupują stale jako taki zamiennik swoich włosów. Te osoby, które po prostu muszą nosić peruki. Eliza kolor 15T613. Cena 137,50. Póki jest w takiej niskiej cenie, zachęcam, warto skorzystać. Kolejny model peruki, tym razem dla odmiany, nie blond, tylko czarną pokażę. Jest to peruka Lilu w cenie 110 zł. Lilu jest typem peruki Pixie Bob. Ma krótki przedziałek lateksowy i ogólnie jest bardzo króciutka i maleńka. Jest dedykowana dla osób, które mają mały obwód głowy. 53, 54 do 55, już pokazuję, jak ona wygląda na głowie. To jest kod koloru czarny. Jest oczywiście ta peruka dostępna też w innych kolorach, natomiast ja dzisiaj akurat pokazuję czarną. Lilu kosztuje 110 zł. Są to włosy syntetyczne, nie termiczne. Tak jak wspominałam, raczej jest mniejszą peruką.
Można ją założyć maksymalnie do rozmiaru 57, to już taka będzie górna granica. Od 54 można ją dopasować, nawet nie od 53, od 54. Czyli raczej taki mniejszy, ale nie bardzo mały rozmiar. Do tej peruki musicie koniecznie mieć czoło wyższe. Dlatego ja mam średnie czoło, ono jest na 4 palce, od brwi do granicy pierwszych włosów mam 4 palce, czyli średnie czoło. Ta peruka jest dedykowana dla osób przynajmniej, które mają średnie albo wyższe czoło. Przy niższym czole ona też może być fajna, ale wtedy musicie podcinać sobie grzywkę po prostu na krótszą. Włosy nie są szkliste, nie są jakieś sztywne, naprawdę fajnie wyglądają. Jest oczywiście też dostępna w innych kolorach. Jest to typ, tak jak wspominałam, peruki boba, ale takiego bardzo, bardzo krótkiego. Ona się kończy praktycznie z linią brody, jest powyżej, właściwie jak żuchwa się zaczyna. Jak się zaczyna żuchwa, tak te włoski nam tutaj się kończą. Grzyweczkę można, tak jak ja pokazałam teraz, rozdzielić, zaczesać delikatnie na bok. Nadal jest to krótka, nie sięga nam poniżej oka, tylko będzie sięgała w okolicy oczu. Bądź, jeżeli ktoś może sobie pozwolić i lubi, tak właśnie zaczesać ją do przodu z grzywką taką równą. Lilu czarna, jedyneczka w cenie 110 zł. Kolejny model peruki. Jest to peruka Paige. Paige z odrostem. Kolor, który bardzo szybko znika u nas w sklepie po dostawie. Na dzień dzisiejszy Paige mamy jeszcze dostępną w tym kolorze. To jest kolor YS26, 613 AS6. Cena 210 zł. Włosy nie są termiczne. Jest to kolor kremowy, połączony z bardzo jasnym blondem i z odrostem. Peruka jest gęsta na górze. Paige się charakteryzuje tym, że ona taki grzybek będzie tworzyła, z tyłu króciusieńka. Natomiast góra jest taka podtapirowana, tu jest dużo włosów, jest gęściej. Fajna peruka, polecam na okres jesienny, zimowy i na wiosnę. Latem będzie trochę za ciepło w niej. Tu jest grubiej, tu jest więcej włosów, dlatego że one są podtapirowane. Dzięki temu, że jest ich więcej i są podtapirowane, one się lekko unoszą do góry. Paige, tak jak wspominałam, kosztuje 210 zł. Jest oczywiście w innych kolorach, ale ta konkretnie w kolorze YS26 613 AS6 jest na obwód głowy 54, 55, 56. Przy 57 zrobi się już delikatnie skąpa. Czyli jest raczej dedykowana dla osób ze średnim obwodem głowy, może być troszeczkę drobniejszy, ale nie bardzo malutki, bo są takie peruki, które od 52-53 się zaczynają, no Paige jednak nie będzie takim fasonem. Proszę spojrzeć, tak jak wspominałam, jest podtapirowane, jest więcej włosów, tu się dużo dzieje, taki grzybek jest tutaj, który kończy nam się praktycznie w połowie ucha, a tył jest krótki i gładko leżący. Fajna peruka, która jest dedykowana dla osób z niższym czołem, ze średnim czołem, absolutnie nie przy wysokim czole. Jeżeli włosy tapirowane, uniesione do góry założycie przy wysokim czole, głowa się zrobi jeszcze wyższa. Także peruka Paige fajnie wygląda u osób drobniejszych, niekoniecznie z jakimiś podkreślonymi pućkami. Natomiast osoby, które mają taką szczuplejszą bądź owalną twarz, będą w tym naprawdę fajnie wyglądały. Przyjemna naprawdę bardzo optycznie peruka i też ma wielu swoich zwolenników, którzy kupują tą perukę tak naprawdę w różnych kolorach. Kolejny model, który przygotowałam na dzisiaj, jest to peruka odwrotna zupełnie niż Paige, też z krótkich. Jest to Janina. Kolor 18, 25, 613. Nie są to włosy termiczne, ale jest to włos HB, taki leciutki, cieniutki, nie bardzo przewiewny. Poza tym proszę zobaczyć, jak jest wykonana góra. Ażurowa góra, ażurowy bok. Peruka jest mega przewiewna, mega leciutka i jest dedykowana właśnie na te najmniejsze głowy, o których wspominałam. Od 52 do 54. Ja ją spróbuję założyć, chociaż na moją głowę ona nie wchodzi. Proszę mieć na uwadze to, że ta peruka dla drobniejszej głowy będzie się po prostu ładniej układała. 18, 25, 613 są to średni blond z jasnym blondem w chłodnej tonacji, pasemka. Cena 210 zł. Ja już pokazuję, odepnę ją tylko, bo jest, tak jak wspominałam, rozmiar dla mnie za malutki. Nawet jej dobrze nie mogę z tyłu naciągnąć. Krótka grzywka. To jest tak naprawdę peruka zarówno męska, jak i damska.
W sklepie znajdziecie ją w Sagatti, tą perukę męską jako perukę Emil. Peruka damska jest to... jest to, tak jak mówiłam, Boże, uciekły mi słowa. Janina. Jest to peruka Janina. Jest to fason chłopczycy z krótką grzywką, które te włoski można delikatnie unieść do góry. Natomiast boki, tył są gładko leżące. Tu proszę zobaczyć, tu są moje włosy, tu się za bardzo odbija. Ona jest dla mnie za maleńka. Gdyby moja głowa miała taki kształt, ta peruka by naprawdę wyglądała bajecznie, kształtnie i ładnie. A tak wygląda trochę na mojej głowie jak brecik, czyli jest tylko na górze naciągnięta. Natomiast tu mi nie dochodzi tak jak powinna. Tu są moje włosy na wierzchu, które powinny być schowane. Peruka, gdy ma dobry rozmiar, to ten ząbek, który tu jest, powinien być przed uchem. Wtedy jest dobrze dopasowana i można się czuć komfortowo. Ta peruka Janina jest dedykowana dla osób, które mają obwód głowy 52, 53, 54. Wtedy te osoby będą się czuły w niej naprawdę komfortowo. Janina oczywiście można dostać też w innych kolorach. Ten konkretnie, przypominam, to jest kod 18, 25, 613. Kosztuje 210 zł. Następną peruką, którą przygotowałam, jest model peruki Virginia. Virginia jest peruką, która ma proste, gładkie włosy, gładką górę, czyli nieuniesioną znowu. I to jest znów ten sam kolor, co była Eliza, ta z roczkami. Natomiast w przypadku gładkich włosów może bardziej to widać, że te końcóweczki tu są po prostu jaśniejsze. Znów nam to światło sztuczne tutaj bije akurat bezpośrednio we włosy. I optyka nam troszeczkę tutaj szaleje, natomiast jest to jasny blond beżowy z rozjaśnionymi końcówkami. Virginia, drodzy Państwo, kosztuje zaledwie 122,50, jest też jednym ze starszych naszych modeli, starszą propozycją, ale jest ciągle w naszej ofercie i myślę, że całkiem fajna peruka. Włosy są miękkie, przyjemne w dotyku i już pokazuję, jak wyglądają na głowie. Obwód głowy 55, 56, 57. Fason Virginii jest taki, że tu jest na grzywce całkiem sporo włosów, sporo na górze, coraz cieniej na dole, natomiast Virginia bardzo mocno odsłania naszą twarz. Proszę zobaczyć, odtąd mamy powycinane włosy. Tu już jest krótko, tu jest krótko, ona jest wypazurkowana, ale odsłania nam całą twarz. Dlatego ta peruka jest fantastyczna dla osób z pociągłą i owalną twarzą, ale kiepsko będą w niej wyglądały osoby z pełniejszą buzią. Dlatego, że odsłoni nam całe krągłości po prostu twarzy. Natomiast osobom, które mają szczupły obwód, taki szczupły kształt twarzy, bardzo ładnie uwypuklą razem z tą objętością po bokach, nadadzą taki ładny, pełniejszy owal. Czy Virginię można na bok zaczesać? Powiem szczerze, jak ktoś się uprze, gdzieś można popróbować, natomiast jest to model, który raczej dedykowaną ma tą grzyweczkę w dół, bo ona i tak będzie tak uciekała nam. Długość tych włosów jest bardzo komfortowa, traktujemy ją już jako perukę długą, natomiast jest taka na pograniczu półdługich i długich. Do związania raczej nie polecam, bo proszę zobaczyć, wszystkie te krótkie tu nam zostają wtedy na wierzchu i tak po japońsku trochę wygląda, ale mimo wszystko ta peruczka jest bardzo, bardzo przyjemną propozycją, myślę, dla osób, które szukają takiego rozwiązania między półdługą a długą peruką. Włosy miękkie, przyjemne w dotyku i cena 122,50 jest naprawdę całkiem, myślę, fajną propozycją. Ostatnią peruką, którą na dzisiaj przygotowałam, jest model peruki, która się nazywa Marika. Mieliśmy niedawno jeszcze w sklepie Marikę w pięknym platynowym blondzie z odrostem. Są jeszcze inne kolory, natomiast dzisiaj peruką, którą pokażę, jest 10x12 kolor. Cena tej peruki to jest 258,50. Ma ona termiczne włosy, czyli takie, które możemy lokówką podkręcić bądź wyprostować. Ma przedziałek lateksowy. Ten włos jest cięższy i gęściejszy, ale peruka ma przepiękny fason, przepiękny kształt. Dedykowana jest na obwód głowy od 55 do 57. Możemy walczyć o mniejszy obwód, dlatego że jest dosyć ścisła przy moim obwodzie. 56,5 ja mam, przypomnę. Natomiast czuję, że ona jest taka dosyć opięta, nie ma problemu, żeby założyć na 57.
Ale jeżeli ktoś będzie chciał na 54 dopasować, myślę, że się da troszeczkę ją tam delikatnie tylko przymarszczyć. Marika będzie miała przedziałek po prawej stronie. Mając przedziałek po prawej stronie, grzywkę koniecznie zaczesujemy na bok. Jest to z prawej strony na lewą. Te włosy są delikatnie pocieniowane. Proszę spojrzeć, pierwsze cięcie jest tu, potem coraz niżej, tak wypazurkowane, delikatnie tylko odsłaniają twarz. Same włosy w dotyku są bardzo przyjemne, wyglądają naprawdę realnie. Pokazywałam niejednokrotnie tą perukę, jest to bardzo fajny model i też zyskuje coraz więcej swoich zwolenników. Drodzy Państwo, na dzień dzisiejszy dziękuję pięknie za uwagę. Zachęcam do tego, abyście dali suba naszej Sagacji na YouTube, abyście zaglądali do nas na Facebooku. Zapraszam Was przede wszystkim też na nasze strony, bo te 10 propozycji, które przed chwileczką pokazałam, to jest maleńki wycinek. Co tydzień w środę o godzinie 19 spotykamy się z naszymi klientami na żywo, na YouTube, jak i na Facebooku. Facebook w tym momencie ma tam jakieś problemy techniczne, odgraża się, że te transmisje będą wstrzymane, że nie są wspierane, stąd jesteśmy na YouTube, także możecie nas szukać. Środa, godzina 19. Zapraszamy bardzo serdecznie. Do zobaczenia.